Dzień dobry, uszanowanie. Nowy dzień, nowa przygoda. Jadę w nowe miejsce, na którym nigdy nie byłem. Jadę nad rzekę Barycz. Co będzie, co się wydarzy? Oglądajcie. A jadę w okolice Milicza na taką, można powiedzieć, piękną Amazonkę. Dosłownie tydzień temu, mniej więcej w majówkę, byłem na spacerze w okolicach Milicza, Rudy Sułowskiej, no i całej Doliny Barycze. Bardzo pięknie, no zjawiskowo, coś niesamowitego. Spotkałem dwóch lokalnych wędkarzy, którzy mi powiedzieli, że tak, nie opędza się od Japońca. Dla mnie spoko, na pikera mega zabawa. Trafił się amur panu kilka dni wstecz, 63 cm, więc nieprzewidywalna woda. Strafiają się karpie, bo dookoła jest pełno stawów hodowlanych, no i one czasami uciekają, albo podobno ktoś czasami też robi psikusa i wypuszcza te ryby gdzieś tam, które wpływają do Baryczy. Pokażę Wam teraz tutaj zdjęcie, jak było nad tą Baryczą, jak mi się podobało niesamowicie, ale jadę nieco w inne miejsce, koło takiego Jazu. Polecił mi to miejsce Kamil z forum Spławik i Grunt, bardzo dziękuję. I zobaczymy, co się wydarzy, bo nigdy tam nie byłem, nawet nie wiem jak z dojazdem do końca, więc jadę kompletnie w ciemno z tą samą mieszanką co wczoraj plus puszka kukurydzy. Wziąłem dlatego trzy wędki. Dlaczego? Bo jednego wziąłem pikera 2,7, drugą wziąłem 3,3 metra, a jedną wędkę wziąłem też rzeczną. No w razie czego, jakby coś tam było nie tak i chciałbym pojechać na rzekę, to też nie będę, można powiedzieć, w lesie. A propos lasu, las będzie za mną, więc wiatr powinienem mieć teoretycznie w plecy, cały lasek powinien wyhamowywać ten wiatr, bo też sprawdzałem na internecie, bo dzisiaj nie dość, że wiecznie we Wrocławiu, to też stosunkowo no, chłodnawo, 10 stopni, tak naprawdę od jutra ma być pełna wiosna i podobno przez tydzień koło 20 stopni w cieniu i pełne słońce, więc fajnie, cieszę się, że ta wiosna się rozkręci na dobre. Ten weekend jest taki, można powiedzieć, powrotem lekkim do chłodniejszej temperatury, no ale jak to wiosna, tak? Ja jadę, ja lecę. Oby się coś udało połowić, oby udało się siąść w fajnym miejscu i oby nie było ludzi, przede wszystkim kajaków, bo kajaki to jest zmora wędkarzy w Miliczu. Sam pływałem kajakiem, sam wiem, jestem z tego świadomy, jak może taki kajak denerwować, aczkolwiek jest brzydka pogoda, to może troszeczkę ludzie odpuszczą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na miejscu. Do zobaczenia, yo! No właśnie, niedziela. Mają zawody z Czernicy. Chciałem iść na tamtą stronę, będę musiał iść na tą. Spacer z wózkiem około 300 metrów po wąskiej ścieżce, ale są do 14 te zawody, więc jeszcze półtorej godziny, więc spoko. Podobno są tu liny, karasie, wszystko. Zobaczymy, okaże się w praniu. Zbieram sprzęt, jadę. Sprzęt. Tam też jest już koniec zawodów, ale tu mi się podoba, jest tak mega dziko. Tam spotkałem lokalnego pana i powiedział, żeby tam łowić, tam jest bardzo dobre miejsce. Witam Was ponownie, musiałem się ciepło ubrać, ponieważ jest plus 8 stopni, zimno dosyć, bardzo dużo wędkarzy, są zawody po drugiej stronie. Ale jeszcze dosłownie pół godzinki, więc te pół godzinki sobie dam na rozeznanie terenu. Będę rzucać na mniej więcej 10 metrach przed sobą, 10-12 metrów i takimi malutkimi koszykami, żeby zobaczyć, czy coś tu w ogóle się dzieje. Widzę, że pan na otworku tam dławia rybki spod grążeli, no bo są to zawody spławikowe. Po mojej lewej stronie też są wędkarze, ale tutejsi, no mamy niedzielę, tak? Barycz, piękna rzeka. I nawet nie chcę wiedzieć, co by się tu działo, jakby była piękna pogoda, dopiero byłoby milion ludzi. Jakby się tu przyjechało, myślę, wydaje w tygodniu, w brzydką pogodę i w jesieniu lub może nawet jakiś tam marzec, kwiecień, no to by się najprawdopodobniej siedziało tutaj samemu. No ale mamy niedzielę, można powiedzieć, jeden z najgorszych dni wędkarskich, tak naprawdę z największą presją. Ale ryba jest, już tu widzę, odławiają, więc ja sobie zanęcę trzema takimi malutkimi.
i zobaczymy. Najpierw na wprost siebie będę nęcić, a potem jeżeli wędkarze się zwiną i nikt nie przyjdzie na to miejsce, to z prawej strony mam, można powiedzieć, z prawej strony tak na 22 mniej więcej metrze są grążele i wydaje mi się, że tam może wyjechać coś lepszego spod tych grążeli. No ale na razie Piker 2.7, spokojnie zobaczymy. Dno piaszczyste, jest tu płytko, około nie wiem, 1,5 metra wody, coś takiego. Tutaj panowie dookoła, jak to zawody spławikowe, narzucali kul, nie kul, więc nie wiem, czy ja tym mini koszyczkiem się tu w ogóle przebiję, no ale zobaczymy. Wziąłem sobie troszeczkę gnojaczka do koszyka, mam tu kukurydzy. No i już zakładam szypon. Na razie podejdziemy tak zawodniczo do tematu. Haczyk Kamasan B560, rozmiar 18, przypon 0,10. Nie ma tu uciągu, więc wydaje mi się, że taki półmetrowy odcinek spokojnie starczy. Ogólnie słyszę, że panowie na zawodach marudzą, że słabo z rybą. I panowie na początku, można powiedzieć, parkingu też siedziało dwóch, też powiedzieli, że wyciągnęli kilka karasi, czyli tych Japońców, ale bez żadnego kompletnie szału. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie u mnie lepiej. Jest, dochodzi godzina 13, więc zawody chyba się kończą o 13. Zobaczymy, ile posiedzę. Miałem tu godzinę drogi, zanim przyjechałem, rozpakowałem się. Wiadomo, to tak naprawdę z ponad 2 godziny zeszło wszystko razem. Jestem na plecionce, zestaw sweter gumą. Taki czysty teren mam przed sobą, można powiedzieć. W ogóle jest piaseczek, jest czyste dno. Ta ryba tutaj no nie ma zbytnio gdzie się, można powiedzieć, schować poza tymi grążelami, więc myślę, że te grążele później będą dobrym tematem, ale tak jak mówię, zobaczymy, czy nikt tutaj nie siądzie po prawej, bo wtedy będę musiał wcinać w stanowisko. Ok, pierwszy rzut. Bawimy się. Panowie, widzę, ciągną czasami jakąś tam rybę. Ale tak jak mówię, mają grążele po drugiej stronie i sobie tym spławiczkiem przy grążelach ustawiają i odławiają. A ja tu mam czyste takie pole, więc ta rybka nawet nie ma jakiejś takiej naturalnego schronienia. Mówię obecnie na czystym polu, a nie chcę też tak za połowę przerzucać pod grążele, żeby tam panu jeszcze tych ryb nie płoszyć przy zawodach. Jak zrobię się 13, może tam wtedy skoczę. A było uderzenie, więc jest jakaś rybka. Czy co, zmienię sobie ten koszyczek, bo jakoś mi on nie pasuje zbytnio. Dam sobie takiego open windowa 20-gramowego, malutkiego. O, to mi bardziej pasuje. Nie za mocno. Troszkę dopina tą szczytówkę, jednak coś tam ta woda tutaj ciągnie. No jednak rzeka, tak. Też fajna woda pod metodę, na lina, na karpia, jak najbardziej pod grążelami sobie ustawić, zanęcić. Jak miałbym tu bliżej, to można by sobie na pewno nawet nęcić, no ale mam godzinę drogi, więc nie będę sobie tutaj przyjeżdżać i nęcić, bo to mija się z celem.
jest pierwsza ryba i to fajny karaś. O kurde, ja podbieraka zapomniałem rozłożyć. Co za amatoryka, czekajcie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Przesunąłem zestaw i zaatakowało. A z drugiej strony tak wygląda. Jest drugi karaś. Japoniec. No to widzicie, jak ileś osób mówiło, że on nie da żyć. To rzeczywiście tak może być. Ale znowu z przesuwanego zestawu. Tak nie chciał dotknąć, a przesunąłem zestaw i zaatakował. Znowu jest ryba. Mówiąc nieskromnie, złowiłem więcej ryb w 5 minut niż ten pan po drugiej stronie, od kiedy tu zacząłem się rozkładać. No na razie można powiedzieć 3 rzuty, 3 ryby. W pierwszym rzucie nie było tylko ryby, ale to było takie rozeznanie terenu. Zaraz rękawiczki włożę, bo już całe ręce zimne. Wiatr wieje prosto w moją stronę. Co tu mamy? O, ja zgaszę. Tak ja mogę spędzać dzień. Poszedłem teraz tam w grążele, w prawą stronę. Zobaczcie, dokładnie tam. Przed grążelami rzucam, ale tak mi tą szczytówkę, można powiedzieć, napina. Jeszcze jest wiatr boczny. Na razie sama drobnica, sobie łowię napineczkę na spokojnie, wakacje, a potem może pod tymi grążelami sobie jakąś kukurydzą wjadę. No ten już chyba najlepszy. Fajna zabawa na pikerze, naprawdę super. Powiem wam, że zabawa jest naprawdę niemiłosierna. Super, tak mi się podoba. Tutaj pan właśnie jeszcze się pakuje, był na otworku, na zawodach, zrobił prawie 10 kg. Największy karaś taki chyba mówił około pół kilograma, czy tam 70 deko, łowił na bata 008 przypon. Główna żyłka 0,12, grube białe robaki. Mówi, że tu trzeba grubo, a ci, co właśnie łowili cienko, to popłynęli. No, więc ja łowię cienko. I miałem też tutaj tak na środku, że złowiłem 3 karasie. Karasie odcięło. Złowiłem 2 jazgarze. A teraz tam pod grążelami właśnie jest tak, że 2 karasie z rzędu wyciągnąłem. Więc jak pan mówi, że tu trzeba grubo, a ja z grubych rzeczy mam tylko kukurydzę i czerwonego robaka, więc jeszcze czas, jeszcze trochę czasu i jadę sobie grubiej. I pan zrobił prawie 10 kg, wygrał zawody. Druga tura to była, mówił, z koła Czernica. Pierwszą turę mieli gdzieś na stawach w Trzebnicy, też wygrał. I teraz też mu się udało wygrać, miał otworek, czyli stanowisko, można powiedzieć, numer 1. Albo numer, nie wiem, tutaj 20, czyli ostatnie. I z tego, co mówi, to wygrał te zawody. Ale branie mocne. Branie było mocne i popuściło. Tak fajnie wyprostowało szczytówkę. Fajnie walczą, fajna zabawa. Aż ciekawy jestem, skąd tutaj tyle tego karasia.
A ten też już niezły, przyzwoity. Tak jak tamte podobne. Opa. Przechodzimy teraz w plan B, czyli łowienie grubiej. Zwiększyłem haczyk, 0,12 przypon, lecimy. Zawody się skończyły, wszyscy sobie już poszli, nie ma dookoła nikogo i o to chodzi. Jedynie ptaki co chwilę tutaj latają i oby tak zostało do końca, żeby nikt tu nie przychodził. Teraz grubiej, gnojaczki, kukurydza, ale myślę, że te karasie są tak żarłoczne, że też powinny sobie z tym poradzić. Pytałem pana po drugiej stronie, na co głównie łowił. Mówił, że białe, grube robaki to mu się najlepiej sprawdzało. Haczyk 16, przypon 008, białe robaki. O, już było uderzenie jedno. Coś tam. Próbuję, męczy, ale haczyk jest większy, więc nie będzie to takie proste. Ale te karasie, te Japońce mimo wszystko no nie mają takich strasznie dużych dzióbków. Coś tam podskubuje. Chciałem troszeczkę dalej rzucać, bliżej grążeli, ale jeżeli to robiłem, to jednak jakaś tam roślinność dookoła grążeli uniemożliwiła mi to, bo ściągałem czarną roślinność. Strasznie mi się tu podoba i na pewno jeszcze wrócę. Może na inną część baryczy, żeby inny, można powiedzieć, krajobraz podziwiać, bo tu jest nawet w miarę szeroko. Jeszcze raz dziękuję, Kamil, z forum Spławik i Grunt za podesłanie miejscówki. Wbrew pozorom, z tego co widzę, bardzo popularnej. Wydeptane też ścieżki, zawody się odbywają. Jest ryba, można się bawić. A zobaczcie, tutaj sobie łowię. A zobaczcie na drugą stronę, a tu tam są stawy hodowlane. Ptaki, no petarda, zobaczcie jak ta rzeka wygląda. Coś niesamowitego, nie ma kajaków. Ogień. Ewidentnie sobie karasie nie radzą z tym haczykiem, bo jest za duży. Są brania, o tak jak teraz, widzicie? I to było już do wcięcia tak naprawdę, ale najprawdopodobniej byłoby pusto. Jednak się połakomił, udało się. Ale spasiony. Łowi 2,5 godziny i to nie na pełnej petardzie, tylko z takimi, można powiedzieć, jakimiś takimi lekkimi przerwami. Nie skupiam się w 100%, a mimo wszystko złowiłem 23 ryby. Z czego w tych 23 były 3 jazgarze, reszta to same karasie. Karasie takie, no nie wiem ile one ważą, po 30 deko mniej więcej. Naprawdę na piekerze super fajna zabawa, ale wpadłem sobie na pewien pomysł, ponieważ jest godzina w 3:30 i postanowiłem, że złowię sobie jeszcze jedną rybę i co zrobię? Zrobię specjalnie dla Was, pojadę w to miejsce, o którym mówiłem na początku filmu, że tak mega mi się tam spodobało. Mam nadzieję, że tam dojadę, bo no jest dosyć ciężko, nie wiem, z 2 godziny tam połowić. To chciałbym dla samych widoków, żebyście to zobaczyli. Wiadomo, jak jest słońce i to też zupełnie inaczej wygląda wszystko, ale sobie zobaczycie. Ja chętnie też się przyjadę, bo stąd to jest 11 minut i rzucam pusty koszyk, bo na pusty koszyk też złowiłem z 3 karasie. Nie ma co tam też dodawać, zresztą tu już bez różnicy, bo one po prostu biorą, tak. Miałem 5-godzinną przerwę, przyznaję, możliwe, że gdzieś tam drapieżnik też wparował na chwilę, bo troszeczkę z boku chodził i no też na pewno tutaj drapieżnik jest, ponieważ spinningistów jest dużo, więc ja zaraz to wszystko pakuję, tak postaram się w miarę na szybko, czeka mnie 300 metrów do auta i pojadę na drugą miejscówkę, tak?
Staram też się teraz uczyć się zacinać kołowrotkiem, czyli jak jest branie, szybko obkręcić korbką, żeby być jeszcze szybszym, bo zanim można być zatniemy wędką, to według mnie zacięcie kołowrotkiem, czyli ten pół obrotu korbką jest troszeczkę szybsze. No i tak się po prostu bawię, żeby coś sobie urozmaicić. Bardzo czuła szczytówka plus wiatr, no nie gra to w parze, dlatego trzeba trzymać wędkę w ręce, żeby to wszystko tak naprawdę wyczuć, ponieważ odkładając ją na podpórki jesteśmy w stanie to brania mimo wszystko przegapić. No teraz najprawdopodobniej jazgasz, ale mówiłem, że ostatnia ryba, chyba czwarty dzisiaj, ale mówiłem, o, spiął się, no to nie, to jeszcze jedna. Teraz powiedziałem, że bierze jedna za drugą i zrobił się chwilowy przestój, no ale siedzi znowu. Wiecie, jak to jest, czasami mi pod kamerę nie chce brać ta ryba, a wyłączymy jedna za drugą. Jeżeli ktoś ma z Was okazję pobawić się pikerem, polecam, naprawdę super, super sprawa. O, sam skoczył do podbieraka. Oj, ten przyzwoity. Jeden dzisiaj z lepszych, można powiedzieć. Ja tą rybką się z Wami żegnam z tego miejsca. Pakuję szybko mandżur i jadę tam. Do zobaczenia za chwilę. Jedziemy. Zobaczcie, nawet to i jest. Więc bardzo spoko. Tu są właśnie też stawy. Tam jest taka stanica wędkarska. Więc wszystko się zgadza. Tam były dzisiaj zawody. No, więc fajnie. Dobra, wyjeżdżam. Jedziemy tam dalej. Jeszcze Wam pokażę z prawej, tak? To są stawy PZW w Miliczu, tak? A tutaj z lewej strony tak zwana młynówka. Tak przynajmniej Pan mówił, tam po lewej stronie łowił sobie właśnie z gruntu i był z kolegą, który łowił na spławik. Więc naprawdę ta Dolina Baryczy bardzo mi się podoba. Przede wszystkim zobaczcie, jaki klimat. Przede wszystkim no fajowo jest, tak? Dobra, jadę już, bo w sumie w końcu tam w ogóle nie połowię. Tutaj to nawet z samochodu nie trzeba wychodzić. Jeszcze Wam tylko powiem, bo rozmawiałem właśnie tutaj też z Panem jednym nad wodą i tutejszy mi mówił, że idzie połowić fajnych linków. Naprawdę fajnych, tylko musi być zdecydowanie cieplej. Mówi, że to jest jeszcze za wcześnie, za zimno. Ale fajnie tak pozwiedzać nowe wody, coś innego. Lecę! Fajne widoki, nie? A to wszystko 50 minut od Wrocławia. Czy pojadę 25 minut na powodziówkę, czy pojadę pół godziny, czy 40 minut w dół Wrocławia na Odrę, czy tutaj 50 minut, nie ma dużej różnicy, a fajnie czasami sobie taką odskocznię zrobić. Lecę dalej, bo już prawie 17. Tu jest Amazonka. Na 33 cm największą płoć tutaj kolega wyciągnął w lato. Taka fajna.
O, karaś, tylko malutki. Powiem wam, że tu jest tak niebywała liczba ryb, że to jest wręcz niesamowite. Wrzucasz zestaw i mniej więcej po 5-10 sekundach jest już brania. Przerzuciłem w przeciągu kilku minut z 10 wzdręg, 2 karasie, jedna wzdręga całkiem niezła, a karasie mniejsze niż tam. Gdyby był jeszcze bonusik, to bym się nie pogniewał. Rzucam tak pod drugi brzeg z 4 metry, 3 metry drugiego brzegu. Tu nawet jest, powiem wam, z 1,5 metra, nawet może i troszeczkę więcej. Nic, spoko. Same pinki to od razu atakuje, z kukurydzą troszeczkę, wiadomo, dłużej. Jest, po przesunięciu zestawu. Co mamy, karasia. Opa, same pineczki. Muszę minimalnie dalej je dawać, bo tutaj z brzegu jest od razu taki taki piasek z mułem. I to jest mega płytko na początku. Tutaj normalnie można wziąć dzieci, zrobić sobie biwak. Odcinek baryczy jest tak długi, że dla każdego starczy, a na pewno pociechę miałyby ubaw. Ty, muszę te karasie dalej dawać, bo tutaj one się normalnie w muł wtapiają. Piękne obarwienie mają te wzdręgi. Tu kolega z boku siedzi też regularnie, pięknie odławia. Na ciasto własnej roboty, super. Mąka, woda, jajeczko. A traktor jakiś dajesz, czy nie? Czosnek? Granulacie, mhm. Dobra, odklipujemy się teraz i przesuniemy się kawałek dalej. Do mnie ryba nie weźmie na pusty koszyk, bo to też możliwe. O tym mówiłem. Zgadnijcie, ile ryb wyciągnąłem w godzinę. I to na pełnym chillu, rozmawiając z kolegą obok. No i na koniec dnia słoneczko się do mnie uśmiechnęło. Pięknie. A zobaczcie, a z tej strony jest bezchmurne niebo. Słoneczko wyszło, akurat teraz jeszcze jedna chmurka przyszła, ale tak przed chwilą było bezchmurne niebo. Pięknie nam to wszystko oświetlało. Złowiłem w ponad godzinę 30-35 ryb, już nawet nie liczyłem. Teraz sobie tutaj łowię tak zaraz na tym pierwszym spadku. Zakładałem też kukurydzę, karaś na kukurydzę się meldował, czy też tam jakaś płotka. Karaś się zazwyczaj meldował na kukurydzę, ale tutaj pan, który, właśnie kolega, który już poszedł, mówi, że tutaj naprawdę fajne liny też podchodzą, więc no, trzeba trafić na ten dzień, na ten okres. Na pewno jakby tutaj sypać, wydaje mi się, że mogło być tu grubo. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Trzymajcie się, wszystkiego wam życzę najlepszego. Ja się wybawiłem, wyszalałem i o to chodziło, tak? Na razie, hej. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli ktoś jest nie w porządku, to wy bądźcie.
Jezu, tu jest tak pięknie. Nara.